Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i znów przenosimy się na naszego łowcę demonów na S38 i dzisiaj bezpośrednio wskakujemy do lochów. W poprzednim odcinku, który mam nadzieję, że był kilka godzin temu, ponieważ chcę te odcinki wrzucić w miarę szybko, przebieraliśmy się tak, aby mieć całe EQ epickie i tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, w tym od razu wskakujemy do lochów i zobaczymy, jak to się będzie działo. Tutaj mamy maszynę do zabijania, do zamknięcia, no i padło za dwa grzyby, więc super, tak jak się spodziewałem. Oj, coś tam mi, jakieś osiągnięcie wpadło, tylko nie wiem jakie. No nie wiem, szczerze mówiąc, za szybko skipnąłem. Tutaj nie ma co. W ogóle w poprzednim odcinku wam też nie pokazałem, jakie mi tutaj osiągnięcia podochodziły. Ale chyba nic takiego nie było ciekawego. Graj 7 dni rzędu. To chyba już było wczoraj. Tutaj nic. A, to wam mówiłem, że nakarm pupile 15 razy w ciągu jednego dnia, że dostałem. Tu nic. Drugi ekran, święty graal. No nie wiem co mi tam wskoczyło, nie jest to istotne. Może w montażu sobie zobaczę. Tu mamy jakiś epik, to będzie w razie czego do kibla. I dobra, jak widzicie, od razu nam się tutaj odlokował kolejny lock, więc tak naprawdę od razu bez zastanowienia ciśniemy do tego właśnie nowego lochu, no i tutaj padł po jednym grzybie. No strasznie fajnie, jak się tak człowiek przebierze i wejdzie do tych lochów, zwłaszcza na tym poziomie, bo jest to mimo wszystko, zobaczcie, jak to wszystko fajnie pada jeszcze tutaj tą łowcą. No i już mamy 132 poziom. Oj, brak miejsca w plecaku. Dobra, co chce dzisiaj w ogóle wiedźma? Nakrycia głowy. My tych nakryć nie mamy wcale, ale za to sobie możemy tutaj poddawać te itemki, bo one nie są istotne. Tutaj to trzymam dla kryształów. Dobra, na razie zostawiamy i lecimy dalej. Nocny troll znowu padł za jeden. On nam dał tu jakieś rękawice, z tym, że na wszystkie cechy, więc też olewamy na ten moment. Dobra, lecimy dalej. Pantera. I co tutaj z tą panterą? No ona tutaj stawia już jakiś większy opór. Także zobaczymy, jak to wszystko siądzie. No teraz już tak naprawdę nie musimy się martwić o klucze, ponieważ wszystkie te lochy otwierają się po prostu jeden po drugim. Zamkniemy jeden, to nam siądzie drugi. Ale tutaj zobaczcie, że ta pantera coś nas tutaj blokuje. Nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc, czy ja coś tutaj zmieniłem? Wszystko tak padało za jeden, dwa grzyby, a tu nagle taki blok. Nie mam pojęcia czemu. Ale dobra, no popróbujemy sobie nią jeszcze. Ile tak ze 100, 150 grzybków. No tutaj musi nam siąść fajna próba, żeby się po prostu odrodzić. To jest w ogóle zwiadowca, więc tu nie powinniśmy z nim mieć większych problemów. A tu mimo wszystko zobaczcie. O, padło, dobra. No troszkę trzeba było już poklikać, ale mimo wszystko jest ok. Dobra, lecimy dalej. Ludojad. Ludojad to też jest niestety zwiadowca. No ale zobaczymy, no na niego też sobie tutaj ze 100 grzybków wydamy. No wbiliśmy tu już w sumie chyba 10 poziomów od przebierania. Także też by tu tak naprawdę można było się przebrać i polecieć znów. No ale chcę tutaj pocisnąć ile mogę, zanim się po prostu przebierzemy. Zanim coś tutaj pozmieniamy. O, 390 HP tam było, no niestety. Było blisko, ale nie do końca. Nie padł on tutaj. No to jest znowu zwiadowca, kurde, to jest niedobre. I dopiero to jest twierdza 6 na 10, a tam już widziałem, że pokonywali już cyrki grozy tutaj panowie, którzy mieli niższy level o północy od nas. Dopiero potem polecieli właśnie po tej północy, jeżeli chodzi o grzybki. No dobra, dajmy jeszcze te 15 prób, a już się trafi jakaś fajna. O, trafiła się, no i widzicie, super. Dobra, poleciała nam jakaś klata, którą od razu sprzedajemy, bo nie ma co. I może my mamy problem w sumie ze zwiadowcami, bo ja jeden klejnot zmieniłem na HP, ale to bardziej pod kątem właśnie wojowników i magów. No tutaj ten wojownik powinien dosyć szybko paść, z tego co widzę. To już nie jest taki blok jak ci zwiadowcy. Może w sumie na zwiadowcu będę jeden kryształ więcej na zręczność sobie wkładał, bo jak widzicie, no nie ma z nimi tak lekko. No ale ten znowu miał kilka bliskich prób na początku, a tu widzicie, że niestety nie pada. Coś tutaj, jakieś problemy się zaczęły dziać. Tak ładnie szło na początku, a tutaj już niestety z czasem ci przeciwnicy są coraz mocniejsi. No mamy prawie 138 level, więc no naprawdę jest to fajne. Już w ogóle chyba nie wiem, czy już tego hazardzistę mamy, czy musimy klucz dopiero wydropić w kopalni. To może zaraz sobie spróbujemy wydropić. No ale ja bym chciał tą twierdzę zamknąć, powiem wam szczerze. A tutaj nie wydaje się, żeby nam się to udało na ten moment. Dobra, lecimy. Klikamy sobie te lożki. Dopiero to jest piąta minuta filmu, więc
Dobra, no zobaczymy, może coś tutaj nam się trafi jeszcze. O, klata plus 15, to możemy ubrać. A, nie mamy golda, kurde, ja golda wydałem. I to jest, powiem wam szczerze, problem. Jeżeli o to chodzi, dobra, poszukajmy sobie. W takim razie szukamy klucza. Szukamy sobie klucza do mroku, do strefy mroku, żeby on nam tutaj poleciał. Z tego co pamiętam, to już powinien polecieć. Chyba, że już poleciał? Nie, nie mamy tego jeszcze. Także sobie tutaj poszukamy tego klucza. Tu mamy na HP 173, więc sobie z przyjemnością wymienimy. Na pewno ten, bo on jest dosyć słaby. Powinien nam polecieć klucz i wtedy sobie polecimy w tornadzie i tak dalej. I dzięki temu sobie po prostu pociśniemy dalej, jeżeli chodzi właśnie tutaj o przebieranie, bo będziemy mieli golda. Tylko on coś tutaj nie leci, nie wiem czemu. Czy ja spełniam wszystkie wymagania, jakie powinienem spełniać? Szczerze powiem wam, że jak tak na spokojnie się do tego podchodzi, to się te wymagania pamięta. Jak tak teraz na biegu, no tutaj kamyczki, kurde, na zręczność 167, to sobie pewnie też gdzieś osadzimy, tylko gdzie? No może w broni, zawsze to 14 więcej stat poleci. No ja poczekajcie, zamknąłem te lochy. Jak to jest tutaj, jeżeli chodzi o hazardzistę? Jeszcze nie mam tego nowego, bo muszę odblokować wieżę. A żeby odblokować wieżę, to muszę znaleźć klucz do właśnie tej strefy mroku. Ale kurde, coś tutaj jest nie halo. Poczekajcie, może ja odświeżę grę. Okej, odświeżyłem grę i jak widzicie, wieża nam się pojawiła. Co za tym idzie, pewnie też mamy hazardzistę nowego, dokładnie. No niestety przez to, że tak pamiętałem, że coś jest nie halo. Przez to, że nam się gra zbugowała, to możliwe, że troszkę żeśmy na marne grzybów tutaj pocisnęli na to skracanie, bo może, o właśnie, od razu nam klucz poleciał. Bo jeszcze wieża nie wiedziała, że ja zamknąłem te pierwsze 9 lochów. Wieża nie wiedziała, gra nie wiedziała, nie wiem co powiedziałem, nieistotne. Dobra, mamy tą strefę mroku. Ale nie mamy tornada, nie wiem czemu. To dziwne, dobra, pociśnijmy sobie tutaj. No tutaj na razie i tak nic nie zrobimy. Tutaj mamy jakiś klejnocik, nie wiem czemu ja nie mam tego tornada jeszcze odblokowanego. To nie powinno być od razu odblokowane? Poczekajcie, odświeżę jeszcze raz w takim razie. Dobra, jestem już, powiem wam, że próbowałem wszystkiego i szczerze mówiąc nie mogę odblokować tornada, nie wiem co jest. Może jak wbijemy tutaj level, no to się jakoś to popchnie i odblokuje, bo już naprawdę no z 10 minut siedziałem, odświeżałem, próbowałem i nic. Także dobra, no tego Dragora musimy tutaj pokonać, na to wychodzi, no i może jak go pokonamy, no to wtedy to tornado się odblokuje, że coś tam się załapie, że ten level żeśmy wbili. I może dzięki temu coś popchnie, no jak nie to misję zrobię, jakbyśmy go tutaj nie mogli pokonać zbytnio. Ale myślę, że on jest do zrobienia, więc po prostu sobie spróbujemy to zrobić. No i wtedy, no jak tam widzieliście, klucz dostaliśmy, pierwszy loch w strefie mroku jest, to i powinno być od razu tornado. No a tego tornada nie ma niestety, no i przez to nas to blokuje, jeżeli chodzi o gold. Żeby znowu się troszeczkę tam poprzebierać i znowu coś tam pocisnąć. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, dobra, no już tutaj parę razy bliska próba była. Ale niestety coś ten Dragor nam tutaj stawia opór. Chyba niechcący, powiem wam szczerze. Ile on ma w ogóle HP? Prawie 2 miliony. No i mu tutaj schodzimy dosyć szybko, kurde. Tylko żeby to, wiecie, jakoś sprawnie poszło, bo też nie chcę przez to marnować nie wiadomo ile grzybów. Dobra, na razie go olejemy, poczekajcie, ja tutaj sobie jakąś klepsydrę może postaram się znaleźć, o dokładnie jedną, i zrobimy sobie jedną misję, no już trudno, jedną tą misję zmarnujemy, no ale niestety, no i powinniśmy wbić dokładnie 138 level i czy dokładnie odblokowało nam się tornado, ok, czyli dziękuję tutaj Kuli, który mi podpowiedział. Kula to jest członek naszej gildii, o tutaj macie 121 level zabójca, podpowiedział mi na Discordzie, żeby coś takiego zrobić i siadło, więc dobra, lecimy sobie do tego tornada. No póki co to będzie padać dosyć ładnie, tylko że my nie mamy miejsca znowu. Nie wiem czy tych epików szczerze mówiąc nie wywalić, bo ja i tak sobie te epiki poszukam i poznajduję. No chyba nie ma sensu tego trzymać, szczerze mówiąc. Dobra, weźmiemy to rozmontowanie. To wywalimy. Zostawię sobie z dwa na razie. No już trudno, zmarnujemy trochę, no ale niech będzie. Tą klatę w zasadzie już możemy tutaj sobie kupić, żeby już ona tutaj była. Nie ma problemu, w sumie gemy i tak nie są nam potrzebne, więc to też wyrzucimy, jeden sobie zostawimy, a jeszcze tutaj pewnie epików nam dużo poleci, więc z tym nie ma problemu. Dobra, no na razie to tornadko
Znowu jakiś błąd, kurde, ale gdzieś dzisiaj mam pecha, jeżeli chodzi o te błędy. Nie chcę, żebym tego levelka wbijał sobie. No na razie to tornado nam nie daje za dużo expa, ale daje nam goldzika i daje nam... O, chociaż zobaczcie, już tam nam sporo zaczynają zabierać. Co ona chciała? Nakrycia głowy, cały czas zapominam. Czyli dobra, to wszystko sprzedaję. Tu jak widzicie mamy jakiś epik, to już będzie do kibla w razie czego. No i dobra, mamy trochę golda, więc sobie poszukamy tych itemków. Już nam tutaj znowu dają po prawie 20 statystyk. I będziemy chcieli sobie dalej polecieć, jeżeli chodzi o... No, tego smoka, który nas tam blokuje niestety. Buciki jakieś fajne też mogą być. Już tutaj tyle, już próbowałem inną przeglądarkę, patrzyłem na telefonie, też miałem zablokowane. Także się tutaj troszeczkę namęczyłem z tym. Dobra, mamy jakąś, ale klatę to my już dostaliśmy. Najbardziej mi na broni zależy, tak szczerze mówiąc. I chyba jak dostanę jakąś broń, to już nie będę szukał, tylko po prostu lecę do tego lochu i staram się to kliknąć bardziej. Jaki jest na dzisiaj cel? Na dzisiaj cel jest zamknąć tą twierdzę, myślę. I na razie zrobimy sobie minimalny stop. Ja tutaj coś pokminię, jeszcze muszę sobie zobaczyć, jak to mi wyjdzie z tą twierdzą. I dalej pociśniemy sobie cyrk grozy, być może jutro, być może ja troszeczkę tutaj pozmieniam EQ, coś tam jeszcze powbijam level i tak dalej i sobie tą wieżę, te lochy dalej pociśniemy, głównie cyrk grozy. No, roluj się. Co jest? Dobra, przerolowało dwa razy. Przez to, że wszystko podświeżałem, porobiłem, to mi teraz zacznie troszeczkę zacinać, ale myślę, że to nie ma z tym problemu większego. Dobra, no niestety mamy to. No nie chcę nam ani żadna broń, ani żaden hełm wylecieć. Tu plus 3, tylko to olewamy na razie. O, jest hełm, ale na wszystkie staty to też olewamy. Nie ma co. O, jest jakaś broń, tylko na wszystkie cechy niestety, ale daje nam 30, tutaj tylko minus 20, no ale dobra, nie no, chcemy na te 3 staty mimo wszystko sobie to znaleźć, te itemki, podrobić, to na wszystkie staty to też olewamy. No dzisiaj mamy miks w odcinku, nie dość, że co chwilę jakieś błędy, to jeszcze przebieramy się przy okazji. Myślałem, że ta twierdza pyknie tak naprawdę na raz, że nie będziemy musieli się jeszcze przebierać. No a tu niestety widzicie, że nie ma tak łatwo. Okej, okay, no znowu jakieś buty, no kurde, hełm albo broń. Tak naprawdę jedna z tych rzeczy mi poleci i chyba idę dalej, nie ma co. Nie ma już co tutaj cisnąć dalej, tylko że no właśnie bardziej bym chciał broń, szczerze mówiąc. No tu jakieś buciki złote, ale to też na razie olejemy. Tu znowu klata. Oj, no niedobrze, niedobrze, no poszedłbym do gabinetu, bo jest większa szansa, że nam dropnie coś fajnego, ale to mówię, no chcę tą broń tak naprawdę najbardziej zmienić, bo to nam najwięcej da. Pasek już zmieniliśmy, buty znowu na wszystkie cechy. Dobra, lecimy dalej. O, jest jakaś broń na 3 staty, ale rozrzut strasznie mizerny, no ale daje nam 30, dobra, weźmy ją, wiecie, bo i tak ja to będę jeszcze zmieniał, a to jest tylko na raz, żeby już nie przedłużać, no bo się przebieraliśmy w poprzednim odcinku. To sobie po prostu pociśniemy dalej tego Dragora, no i on już tutaj powinien paść, chociaż mimo wszystko stawia jakiś tam opór jeszcze. No jak nie, o dobra, padł i mamy 140 level. I co my teraz mamy? Teraz mamy jakiegoś wojownika, któremu też od razu żeśmy zadali dosyć dużo obrażeń, więc myślę, że on też prędzej czy później padnie. Na niego z 50 wydamy, jak nie padnie, no to się pójdziemy przebrać znów do gabinetu magii tym razem. Tym razem tam sobie z 2 itemki pozmieniamy. I zobaczymy, jak tutaj on jest dopiero 8, no jeszcze nam zostaje 9 i 10. Także to, no powiem wam, że myślałem, że na wyższych poziomach ten łowca będzie sobie lepiej radził. A tu z tego co widzę, to jest coraz ciężej, no ale nie wiem, już nie pamiętam, jak te lochy robiłem na innych postaciach, więc ciężko mi się odnieść, czy one padają jako tako, czy padają wolniej, no nie wiadomo. Dobra, no ten rozrzut tej broni jest taki se, ale dobra, pójdziemy na razie do gabinetu, tutaj sobie podrobimy, o jak widzicie już mamy coś fajnego. Klepsydr nie bierzemy, bo nie ma sensu na ten moment, tutaj mamy na wszystkie staty, więc olewamy. Dobra, no te klepsydry przeszkadzają ciągle, ale okej, okay, mamy jakąś pierścień i może byśmy jeszcze amulet chcieli znaleźć, czy może pójdziemy do zbrojowni i spróbujemy coś w zbrojowni. Mimo wszystko jeszcze na tę broń bym popolował, szczerze mówiąc. Tutaj klata to nie. Co tutaj jeszcze? Rękawice plus 18 rękawic nie zmieniliśmy, zapomniałem o nich, szczerze mówiąc, ale okej, okay, skoro są, to fajnie. Ile mamy golda? 120 tysięcy, więc golda to my jeszcze mamy sporo. Mimo wszystko, tu jakieś buty.
rękawice. No może bym poszukał, kurde, zwykłej broni, też by już tyle tych zwykłych broni tam przeleciało. No ale mimo wszystko, skoro jest epic, to bym chciał się skupić na epickiej zamiast na zwykłej. No dobra, czy my tutaj jeszcze chcemy? No jeszcze do jednego itemka, zobaczymy co nam poleci, jak... O, akurat hełm, dobra. Coś tam żeśmy popchnęli, więc na razie to sobie założymy. Tu musimy te klejnociki poodzyskiwać. Cyk, 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 dobra, no i mamy tak, mamy... Tu musimy w ogóle zrobić miejsce i tu musimy zrobić miejsce. Strasznie dużo nam grzybów dzisiaj poszło, jeszcze chcę sobie tą twierdzę jako tako skrócić, no ale dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie, okej, no i co, lecimy do tej twierdzy postępnego czerepu i zobaczymy czy uda nam się go tutaj zamknąć, chociaż, o dobra, padł, już tak mówię, że nie wygląda jakby się coś miało ruszyć, ale ruszyło się. No i mamy teraz kolejnego wojownika, jest to smok ciemności, także no tutaj tych wojowników jest mimo wszystko dużo, ale zobaczymy jak to nam pójdzie. No tam, o zobaczcie jak mało mu zostało, no on też jest do zrobienia pewnie. No klikamy, klikamy, chcemy tą twierdzę na dzisiejszym odcinku zamknąć, wbijemy 140 jakoś piąty, mniej więcej, tak mi się wydaje, więc to jak najbardziej na plus. Do tego 150 na pewno dobijemy tutaj sobie w trakcie tego eventu, no a zobaczymy jak dalej. Okej, padł. I kogo my tu mamy jako bossa? Mamy też wojownika. W ogóle nam nic tutaj nie leci z tych naszych lochów. Natomiast co my tutaj chcemy zrobić? Może sobie tej zręczności dodamy, bo już tutaj golda na razie nie potrzebuje aż tyle. Zostawimy sobie 100 tysięcy, może jeszcze troszeczkę tutaj wytrzymałość. Cyk, 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 dobra, zostawimy z 20 tysięcy na wszelki wypadek i okej, lecimy. Próbujemy tą twierdzę zamknąć, może jeszcze sobie wejdziemy do tornadka trochę poklikać, chociaż już tam za wiele nie robiliśmy, no ale to zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj cały czas mu zostaje dużo, kurde. A wiecie co? Najpierw pójdziemy do tornada, trochę golda, podropimy jeszcze troszeczkę się tutaj, może jakiś level nawet wpadnie, bo tutaj nawet szybko to leci, jak widzicie na pasku w lewym górnym rogu. O, już mamy 145, także super. I nie mamy miejsca w EQ, nakrycia głowy jakieś mamy, nie mamy, więc sprzedajemy to wszystko. To są itemki, bo to są itemy z tornada, więc one nam dają naprawdę dużo. Także może tutaj sobie w siłę nawet polecimy tyle co inteligencji, żeby ci wojownicy nam mniej bili. W zasadzie ten jeden wojownik, który został już w twierdzy do zabicia. 530, tak mniej więcej, ile tu mamy w ogóle w podstawie? 510, no to tutaj jeszcze ze 100, to w sumie na jedno wyjdzie, dobra, to nieistotne. Po prostu lecimy do 530. Jeszcze troszeczkę tutaj poklikam. Okej, resztę myślę, że w tą zręczność, żeby sobie tutaj troszeczkę nadrobić tym goldem mimo wszystko. I okej, lecimy dalej do tornada, zobaczymy czy coś nam jeszcze tutaj się uda. No to tornado pada dosyć szybko. Tutaj na razie myślę, że do setnego poziomu, no do setnego może nie, ale tak chociaż no fajnie to leci. Dobra, coś mamy do kociołka, znowu mamy do kociołka, resztę sprzedajemy. Cyk, 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 no i znowu, zobaczcie ile my tu mamy golda, możemy tak sobie staty cisnąć, że to głowa mała. No ale dobra, na razie wszystko dam w tą zręczność, żeby nawet 4,5 tysiąca może dobić. W zależności ile nam tutaj jeszcze tych potworków popada, o tutaj już jakiś opór stawiają, ale dobra, mamy kolejny poziom. To na razie sprzedajemy, tam jakiś błąd znowu. Lecimy dalej. Zobaczymy jak to tutaj wygląda, no do tego setnego na razie nawet 50 nie mamy. Także chyba do setnego to przesadziłem, tak jak mówiłem, że dobijemy. Ale troszkę powinniśmy dać radę mimo wszystko. No to jest wojownik, on już nam tutaj, zobaczcie, stawia opór, ale padł, okej. No i co? Kolejny wojownik, także to też nieprzyjemna sytuacja, ale dobra, też padł. I jakiś błąd, ale przy okazji sobie wszystko posprzedajemy. I znowu pociśniemy tutaj w tą zręczność. Ile nam się tylko uda. No i okej, mamy 4,5 tysiąca, może troszeczkę jeszcze szczęścia mamy dużo, bo itemki założyłem na 3 statystyki, to normalne. Także dobra, teraz jak coś jeszcze podrobimy, to nam 147 już, zobaczcie, może nawet 150 siądzie na tym odcinku. Dobra, no mamy tutaj mamuta, który niestety to też jest blok. To jest wojownik, no w teorii on by tutaj padł, no zużyjmy na niego te 50 grzy... O, padł, dobra, nieistotne. Jak tutaj z levelem, już mamy prawie pół. Znowu wojownik, znowu padł, okej. Tutaj mamy maga, który też padł. Tam jakiś błąd, brak miejsca w plecaku, okej. Mamy jedno nakrycie znowu niestety tylko.
ale tutaj te itemki i okej, od razu lecimy tutaj w HP teraz, ile tylko możemy, tyle sobie w to HP wrzucimy. Mimo wszystko, to też nam na pewno pomoże w walce z tamtym. No zobaczcie, dużo nam tutaj wyszło tego HP. Tu mamy 800, tu mamy już prawie 1000, kurde, ale nam te staty fajnie spuchły. Dobra, lecimy dalej. Który mamy? 63. No jak bijemy 149, to na pewno dobijemy 150 tamtym lochem w tej twierdzy, który nam został. No ale to... pytanie, czy to zrobimy. No to jest mag. Okej, 149 wpadł. To sprzedajemy, sprzedajemy, to dajemy tu. Sprzedajemy i dalej lecimy, dobra. Strasznie się tu dużo dzieje na początku serwerów, to jest właśnie bardzo fajne, że tak to wszystko sobie fajnie leci. Okej, no tutaj ten znowu stawia opór, kto to jest? To jest wojownik. Dobra, no polecimy na niego za 30, żeby już tutaj nie marnować. Potem sobie wydamy w staty i lecimy do tej twierdzy już ją zamknąć i będziemy kończyć ten odcinek. No mam nadzieję, że taki z klikania lochów także wam się podobał, bo dużo osób mnie właśnie prosiło, żeby też nie tylko takie podsumowania robić, tylko też sobie właśnie nagrywać, jak ja to wszystko klikam. Na pewno tutaj jeszcze coś samemu poklikam, będę się starał to zapisywać, żeby wam pokazać tam w którymś z kolejnych odcinków. Jeszcze może się troszeczkę poprzebieramy, troszeczkę jeszcze może coś tutaj pociśniemy, ale na razie koniec. Dobra, na razie dajemy w to HP, tak myślę, że z 300 tysięcy, żeby mieć 400, no może nie, może nawet więcej, żeby tutaj zostało 300. Cyk i resztę sobie damy w zręczność, zobaczymy ile tutaj wyjdzie. No to zręczność już trochę kosztuje. Dobra, no i lecimy do tej twierdzy. Lecimy, aby ją, no i zobaczcie jak szybko padł. Tyle stat żeśmy dodali, że bardzo fajnie, tu mamy jakiś, będzie do kibelka. No i dobra, zamknęliśmy twierdzę, mamy 151 level i teraz mamy cyrk grozy. I w tym cyrku słyszałem, że też w teorii powinienem troszeczkę tutaj pocisnąć. Z tym, że nie wiem, czy ja chcę to robić na tym odcinku, szczerze mówiąc. Chciałbym tutaj i też nie wiem jak z grzybami stoję, ponieważ chciałbym jeszcze, tak jak mówię, no te podziemia dzisiaj zdobyć. Także dobra, no wydajmy sobie dla niego 80, żeby do 1200 dobić. Jeżeli padnie to fajnie, jeżeli nie to szkoda. I dalej sobie ich pociśniemy, ja tu się może na spokojnie sam przebiorę i tak dalej. I sobie będziemy starali się ten cyrk pocisnąć dalej w którymś tam z kolejnych odcinków. Może jutro, może pojutrze, w każdym razie w trakcie trwania tego eventu wielkanocnego. Dobra, no jeszcze 40, no jest tu trochę bliskich prób. Widać, że tam się pewnie odradzamy z raz albo dwa razy. No on ma tutaj 6 milionów HP, więc to już jest naprawdę, ci przeciwnicy są potężni. Natomiast dają też bardzo dużo expa, nawet 2 czy tam nawet 3 levele, jeżeli chodzi tutaj o ten cyrk grozy, opiekło i tak dalej. No ale dobra, nie padł, więc na razie zatrzymujemy się. Jak widzicie, zamknęliśmy twierdzę, więc jest to cel na ten odcinek został spełniony. Do tego mamy prawie 151,5 poziomu, także to też naprawdę fajnie. Tutaj golda sobie na razie zostawię, na razie tutaj nic nie będę klikał. Póki co się skupiam na robieniu awki, to już dzisiaj po 18. Połapę sobie te pety, których mi tutaj brakuje w mroku. Mam dzisiaj do złapania w świetle, mam dzisiaj do złapania i w ziemi. Ogień i woda to jest tak naprawdę dopiero poniedziałek i wtorek, więc to na razie olewamy. To sobie, te pety sobie połapę, awkę porobię, tutaj sobie skrócę tam twierdzę i zobaczymy jak to poleci nam, jeżeli chodzi o podziemia. Także to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie odcinka, zostawcie kciuka w górę, komentarz, jeżeli odcinek wam się podobał, dla zasięgu, wbijajcie na Discorda dla widzów, jeżeli was jeszcze nie ma. No i co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.